z Ewangelii według świętego Jana. Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Jest coś niezwykle poruszającego w tej pieśni, która towarzyszy nam przez cały Wielki Post, a którą w sposób szczególny będziemy śpiewać w Wielki Czwartek. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? Płacz Boga nad naszą wolnością, lament Boga nad sercem każdego z nas. Dzisiaj czytamy o tym, że został powzięty wyrok na Jezusa. Jest już spisek, wszystko jest dograne. Faryzeusze dobili targu, są gotowi go zgładzić z powierzchni ziemi. Argumentem, który przeważył za tym, żeby wydać wyrok śmierci, było to, że Jezus wskrzesił Łazarza, że przywrócił komuś życie. To wstrząsające, że za okazaną dobroć, za miłość, za to, że Bóg pokazał, że jest dobry, ludzie chcą go usunąć z powierzchni ziemi. Są gotowi Boga zabić, Boga usunąć spośród siebie. Wstrząsające jest także to, jak zachowuje się Jezus w tym wszystkim. Jest nieobecny, usuwa się w cień, jest gdzieś z boku. Jeżeli w poście Bóg ma nas nawrócić, jeżeli w poście ma Bóg dotknąć naszego serca, to dokona to siłą swojej bezsilności, swoją niemocą wobec naszej wolności. Tej wolności, którą tak bardzo Bóg szanuje i nie chce nikogo z nas łamać. Może dobrze na dzień przed Wielkim Tygodniem zadać sobie pytanie o moją wolność. Czy uczyniłem ją bardziej ludzką, czy może bardziej nieludzką w sobie?